Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj taki krótki przegląd rozsady kwiatów. Tutaj pokażę Wam moją lwią paszczę. Tak ona mi świetnie wykiełkowała, jest jej bardzo dużo. Myślę, że jakoś pojedynczo jej nie będę pikować, bo jest jej bardzo dużo. Nie miałabym tyle kubeczków czy pojemników na jej przepikowanie, ale myślę, że takie większe kępy będę pobierać i tak będę je wsadzać do jakichś pojemniczków, żeby jej było więcej. Tutaj następnie mam dalię. Jest to dalia i tutaj mam kilka odmian, kilka kolorów. Dalia Mix, fioletowa, białe końcówki, czerwona, wiśniowa wysoka. Jeszcze nie była pikowana. Myślę, że na dniach będę musiała ją przepikować. Zobaczcie, troszeczkę jest już wysoka. Tutaj następnie jest tmuszek jajowaty. Tak wygląda. Nie wysiewałam go dużo, bo tak naprawdę nie będę miała też dużo miejsca, żeby go posadzić. Ale myślę, że jakoś nie będę pobierać takich pojedynczych tych źdźbeł trawy, tak jak tutaj widzicie, tylko myślę, że jakoś 3-4 będę wsadzać do jednego miejsca, żeby tak naprawdę uzyskać bardzo fajny efekt. Tutaj obok, co my tu jeszcze mamy? Obok mamy jeszcze dalię, która była już przepikowana i tak ona wygląda. Wsadziłam ją dość głęboko, żeby nie musieć ją za chwilę znowu pikować, więc tak ona wygląda. Jeszcze pokażę Wam rudbekię i jeżówkę, która też już fajnie wykiełkowała. Tutaj jeszcze mam tą cebulę globo. Jeszcze tutaj nie widać żadnych efektów, żeby była ta cebula jakoś zgrubiona, ale wygląda zachęcająco. Także zobaczymy w najbliższym czasie, czy będzie tutaj grubsza, czy też nie. I tutaj obok mam właśnie rudbekię, jeżówkę i gaurę. Więc otwieram. I już pokazuję, jak to wszystko wygląda. Tutaj jeżeli chodzi o gaurę, nawet nie zmieniłam jeszcze tych etykiet, to nic tutaj, jeszcze nic się nie pojawiło. Jeżeli chodzi o jeżówkę, no to zobaczcie, te listki są, mam nadzieję, że będzie widać, są duże tak naprawdę, jeżeli chodzi o jej wykiełkowanie. No myślę, że jeszcze chyba wszystkie je nie wykiełkowały, te nasiona. No ale zobaczymy po pewnym czasie, czy wykiełkują wszystkie, czy nie. Tutaj obok jest ta rudbekia Sherry Brandy, jak dobrze pamiętam nazwę. I tutaj też tak już mi wykiełkowała. Drobniejsze są te liście, jeżeli chodzi w takim porównaniu do jeżówki, ale też póki co trochę jej wykiełkowało. No zobaczymy za tydzień, czy będzie jej więcej, czy też nie. Tak ona wygląda. Jeżeli chodzi o tą taką, można powiedzieć, mini szklarnię z tej butelki, to sprawdza się super. Myślę, że jak później ona też urośnie, to nie będę musiała za chwilę jej pikować, tylko dosypię ziemi, bo tutaj zobaczycie, że butelka jest tak ucięta na 3/4 wysokości, więc bez problemu będę mogła sobie dosypać ziemi, żebym nie musiała za chwilę znowu pikować tej jeżówki czy rudbeki. No i ta nieszczęsna gaura, zobaczymy, czy mi wykiełkuje, czy będę musiała jeszcze raz wysiewać. Także myślę, że w tym odcinku to wszystko i do usłyszenia wkrótce.